pana wójta, witam serdecznie panią skarbnik, witam media, no i witam tych, co nie przywitałem. Mam pytanie, czy są uwagi, co, bo porządek wiem, że na poprzedniej sesji wszyscy do ręki otrzymali, a więc tego pytania nie zadaję. Mam pytanie, czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Chciałbym szanownych państwa poinformować, że w chwili obecnej nie ma radnego Cieślaka i nie ma radnego Zieszary. Nie wiem z jakich przyczyn, ale może jeszcze się zjawi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie zmian jeszcze w tym roku w budżecie 2016. Tak jak zawsze ta uchwała z 30 grudnia jest taką uchwałą czyszczącą, porządkującą. Wcześniej też państwu na poprzedniej sesji mówiłam, że będę starała się znaleźć środki dla pani projektem, żeby uregulować płatności dotyczące projektu Wilówka Dolna i Rokocina. I stąd też największe to może ma znaczenie w tej uchwale. Poza tym to oświata i pomoc społeczna oddałem swoje plany i takie drobne uzupełnienie planów w pozostałych działach. Więc w paragrafie pierwszym zwiększy się dochody bieżące budżetu o kwotę 102 tysiące złotych. Zmniejszy się dochody bieżące o kwotę 52 tysiące złotych. Przy czym dochody budżetu ogółem to 26 377 744 złote, dochody bieżące 24 608 758 złotych, dochody majątkowe 1 768 986 złotych. W paragrafie drugim czytamy, że zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 108 657 złotych. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 96 720. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 7 tysięcy złotych. I zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 45 062 zł i 69 groszy. Przy czym wydatki ogółem budżetu to wartość 26 848 219 zł, wydatki bieżące 23 034 532 zł, wydatki majątkowe 3 813 686 zł. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok bieżący i wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 na rok bieżący, czyli w załączniku wykaz wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. A więc tak, zwiększenia czego dotyczą? Zwiększenia dotyczą, czyli kwota 102 tysiące dotyczy opłaty za wodę 50 tysięcy złotych, pozostałe odsetki w podziale wody 3 tysiące złotych, dalej podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 6 tysięcy złotych, wpływy od środków transportowych 30 tysięcy złotych, w dziale 901 opłata za ścieki 10 tysięcy złotych, opłata za halę 3 tysiące złotych, czyli łącznie 102 tysiące złotych. Zmniejszenie dochodów bieżących z budżetu o kwotę 52 tysiące złotych. I czego te zmniejszenia dotyczą? Zmniejszenia dotyczą dodatku od nieruchomości osoby fizycznej 45 tysięcy 500. Plan stosunkowo tutaj był może za wysoki. Odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 5 tysięcy złotych. I wpływy z różnych opłat 1500 zł w rozdziale szkół, a głównie chodzi o gimnazję. I zmniejszenia wydatków bieżących. Kwota 96 720 zł. A więc tak, zakupu usług.
usług pozostałych 11 700, głównie tu chodzi o przeksięgowanie, przeksięgowanie z paragrafu 4300 na paragraf 417, usługi związane z wykonaniem operatu wodnoprawnego. Tak? Dalej, dział Urzędu Gminy, zakup usług pozostałych, czyli też zmniejszenie i przeksięgowanie środków z urzędu z paragrafu 4300 na paragraf 4300, ale w rozdziale 905, czyli to jest rozdział poświęcony utrzymaniu, ochronie klimatu i powietrza. To są środki związane z wydatkowaniem, które już są zapłacone, trzeba przeksięgować na właściwy paragraf związany z OZE, czyli z tymi dokumentacjami z przygotowaniem wniosku na odnawialne źródła energii. Dalej, dział 801, czyli oświata i wychowanie. Czyli z szkoły tutaj szkoła oddaje łącznie 29 050 zł. No i są te zmniejszenia z energii, zakupu usług remontowych, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenie osobowe, ZUS, fundusz pracy, tak, łącznie 29 050 zł. Z ochrony zdrowia w, Antyfolu. Nie. Też zakup usług pozostały zmniejszone. Dziękuję. 600 zł. Nie wchodzę. W dziale pomocy społecznej dział 852 zmniejszenia na łączną kwotę 32 tysiące złotych. Nie, dziękuję. Już nie mój wiek na to. Z 32 tysiące. Dziękuję bardzo, do widzenia. To są głównie zakupy usług pozostałych. 1000 zł zakup usług od innych jednostek, 4000 wynagrodzenia bezosobowe, 2 wynagrodzenia w podziale społecznych, 15 tysięcy składki na ubezpieczenia społeczne, podróże służbowe, świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe. Czyli łączne zmniejszenia w działu pomocy społecznej to kwota 32 tysiące zł. I teraz uzupełnienia i zwiększenia braków na łączną kwotę 108 657 031 zł. Zwiększenia dotyczą zakupu materiału, dział 402, czyli dostarczenie wody, czyli utrzymanie stacji brzozówek i iłów, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000, zakup usług remontowych 5077 zł, zakup usług pozostałych 3000 zł, wynagrodzenia bezosobowe to o czym wcześniej rozdział 11700, czyli jest zawierane z paragrafu 4300 na paragraf 417 z działu dostarczania wody. Dalej, dział 600 to jest 3000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, czyli drogi gminne. Dalej, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 650 zł, urząd gminy, zakup usług remontowych 1000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 tysięcy zł. Tutaj mamy do uregulowania dzisiaj płatności m.in. za węgiel, materiały biurowe, to na chwilę obecną to jest 5 tysięcy zł. Zakup usług pozostałych też 7 tysięcy zł, wynagrodzenia osobowe, dział 801. Dział 801, czyli oświata, zwiększenia o łączną kwotę 12 760, czyli potrzebują na wynagrodzenia osobowe 400, materiały 7300, rozdział 801.03, czyli oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych, wynagrodzenia osobowe 150 zł, ZUS-y 800, stołówki szkolne, wynagrodzenie osobowe 410 zł. W dziale tym przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia bezosobowe 600 zł. Dalej. Dział 852, czyli pomoc społeczna, zwiększenia na łączną kwotę 7 tysięcy zł. I to są świadczenia społeczne 5 tysięcy zł, ZUS-y 1400, zakup materiałów i wyposażenia 600 zł. Dział 901, zakup usług remontowych 500 zł, zakup usług pozostałych w tym rozdziale 905 o kwotę 23 370. To co mówiłam wcześniej, że trzeba przeksięgować te
związane z OZE, z Urzędu Gminy na ten związane z klimatem, powietrzem 23 370 zł. Zakup energii łącznie 21 tysięcy. No i zmniejszenia wydatków majątkowych, czyli dotyczą tak, zmniejszenia wydatków majątkowych. Zabieramy pozostałość planu, kwotę 7 tysięcy zł na budowę stacji, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowie z pompownią ścieków, czyli plan po zmianach to 160 tysięcy zł. I zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 45 062 zł 69 groszy dotyczą 45 tysięcy zł. Wkładamy na to zadanie budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Wieniew, Budy i Łoskie, Rokocina, a jednocześnie zmieniamy nazwę tego zadania, dokładając jeszcze Lilówka Dolna, czyli po zmianie to nowe zadanie brzmi budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Wieniew, Budy i Łoskie, Rokocina, Lilówka Dolna. I te 45 tysięcy złotych to jest z przeznaczeniem dla pani projektant na uregulowanie płatności związanej już ze złożonym i oddanym projektem technicznym na budowę tej sieci. Tak? Rokocina i Bilówka, tak. Czyli pozostałe wartość planów 15 tysięcy złotych to dodatkowano, do tej pory wydatkowano na mapy, drony, jakieś tam inne, tak. Dział 921-16, tutaj nam zbrakło na bibliotece 62-69. Z uwagi na to, że plany były kalkulowane wcześniej, ale tam doszło wiele takich innych też rzeczy technicznych, między innymi oprócz wykonawstwa tego typowego, były wykonywane dodatkowe przyłącze energetyczne, jakieś tam mapy, która to swoją drogą, ale po prostu nam zbrakło 62-69, tak? I to w tym. Dziękuję bardzo. To są pytania. Dziękuję bardzo. Przepraszam najmocniej, ale jestem trochę taki rozkojarzony dzisiaj. Chyba nawet nie zrobiłem otwarcia, a więc otwieram 26. posiedzenie sesji Rady Gminy. Tutaj pani protokołu prosiła mnie, żeby z dzisiejszego porządku wyjąć temat przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Jest chora, skarżyła się, że nie zdążyła w czasie i żeby to przełożyć na następne posiedzenia Rady, a więc ten protokół na dzień dzisiejszy z dnia 20 po prostu nie jest przygotowany. Czy Rada ma jakieś uwagi? Jeśli pozwolicie, to przegłosuję. To jest za tym, żeby z porządku obrad wyjąć punkt 6, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji. Proszę o podniesienie. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję co do zmian w projekcie. Proszę bardzo, kto chciałby z Państwa zabrać głos? Proszę bardzo. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Mam pytanie do Szanownych Państwa Radnych, czy czytać ponownie projekt uchwały? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 zmieniający uchwałę budżetową gminy Ilów na 2016 rok. Projekt w paragrafie pierwszym mówi, że zwiększa się dochody, w paragrafie drugim tak samo się zwiększa wydatki budżetu, w paragrafie trzecim zmianie ulega załącznik, w paragrafie czwartym wprowadza się zmiany,
Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 100 szanownych Państwa radnych jest za przyjęciem projektu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, a więc przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym. Proszę pana wójta o wprowadzenie tego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że chcielibyśmy jeszcze starać się o pozyskanie pewnych środków na wykonanie dróg, które mamy na terenie gminy, a one są w stanie takim, jakim są, i tu chodzi o tą drogę, która jest od ośrodka zdrowia do drogi Suchodu i Suchodu. I proszę Państwa, ta droga nie była ujęta w tak zwanym planie dróg o znaczeniu lokalnym dróg gminnych. I w związku z tym, że ta droga jest potrzebna, coraz więcej jest tutaj zgłoszeń, a ta droga ma stan taki, jaki ma, mamy możliwość jeszcze starać się o pozyskanie środków na wykonanie tej drogi. Ona by jakby skróciła dojazd do tutaj do nas, chociaż po Nartach mamy też drogę i ktoś powie, a po co jeszcze jedna droga? Ale proszę Państwa, tam wiele działek jest, które mają, ludzie obrabiają. Tam jest bardzo trudno dojechać. No i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że tą drogę trzeba do planu wprowadzić i wtedy będzie można pozyskać te środki właśnie z tych pomocowych i klęskowych. Ta droga jest praktycznie nieprzejezdna. Jak projektanta wysłałem, to nie mógł tam wyjechać. No i to tyle, co mogę Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę. Pozwolicie, że przeczytam projekt uchwały Rady Gminy Miłowie w sprawie zmiany uchwały nr 217 z 2002 roku z dnia 7 października 2002 w sprawie zaliczenia do gminnych dróg o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Miłowie. W paragrafie pierwszym zmienia się uchwałę Rady Gminy nr 217 poprzez dodanie do wykazu dróg gminnych o znaczeniu lokalnym w punkcie 55 załącznika do uchwały. Wykaz dróg gminnych, drogi i ulica Strażacka, która stanowi działkę ewidencyjną nr 31. W punkcie drugim wykaz dróg gminnych uwzględniający pozycję 55 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W punkcie paragrafie drugim stara się przejść drogi określone w paragrafie pierwszym na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z szanownych pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. I przechodzimy do punktu 5. Interpelacje radnych. Proszę bardzo, otwieramy ten punkt i jeśli ktoś z Państwa ma jakieś tematy, bardzo proszę. Proszę o głos Pani Renata. Ja mam pytanie do Pani Agnieszki, czy przygotowała dla mnie z Panią prawnik? Wiem o to Pani Agnieszki. Pytam o unormalizowanie płatności za wodę. Ściągalności. Dobrze. Na chwilę obecną z Panią
pan prawnik, nic takiego nie przygotowaliśmy, żadnej uchwały. Podjęte zostały tutaj z panem wójtem inne kroki w tym działaniu i mamy... Pan wójt odpowie. No dobrze, jeżeli zostały podjęte inne kroki, to dlaczego bez podstawy prawnej? Wysłane są pisma do... Ja znam temat. Wysłane są pisma to nie są pisma jakieś upomnienia, to są już pisma nakazujące, że tak powiem, płatność, ale tam nie ma podstawy prawnej. A to nie musi być. Mało tego, nie mamy nawet uchwały podjętej przez Radę Gminy, za jaki okres rozliczeniowy, bo jak pan wójt jest w stanie pokazać nam uchwałę Rady Gminy? Ale jaki okres rozliczeniowy? No właśnie, jaki u nas w Urzędzie Gminy obowiązuje okres rozliczeniowy za płatności? Za płatność za wodę? Tak, tak. Nie ma okresu rozliczeniowego. Mamy tylko okres roczny. Nie ma okresu. No przecież my odczyt robimy. Jeżeli uda się zrobić dwa odczyty w roku, to mamy półroczny. I jeżeli się uda więcej jak dwa, bo mamy, na przykład Iłów, Brzozów i Giżyce sprawdziłem, są trzy razy odczyt zrobiony został. I nieprawda, że nie mówicie, że trzy. Będziemy próbowali, to co tutaj szanowna koleżanka radna powiedziała, żeby starać się, żeby zwiększyć. Rozmawiamy tutaj z panem Michałem, żeby to może udało nam się trzy razy wszystkich zrobić, bo niemożliwe jest tak, jak mówicie, co kwartał. No to jest w ogóle nie do pomyślenia przy odczycie tylu liczników. Mało tego. Energetyka co dwa miesiące i jeden człowiek. Ale nie jeden człowiek. Już nie mówcie o energetyce, bo to jest całkiem inna sprawa. Tutaj trzeba... Tak, po pierwsze, proszę państwa, w każdym budynku... Ale dajcie mi powiedzieć, ja też znam trochę sprawę, bo dlatego, że wszystkim się wydaje, że jeżeli taki inkasent idzie za wodę i każdego tam spotka, przychodzi do nas i mówi tak, wójcie, ja tam zostawiam kartki takie, a jeżeli ktoś tej kartki nie odczyta i nie przyjdzie do urzędu gminy, to my musimy jeszcze raz do niego docierać. Bo zginęła kartka, nie odczytał, proszę państwa, nie przyszedł. I albo jedzie jeszcze raz w to miejsce, ewentualnie te osoby wzywamy, bo długo nie płacą. Ludzie różnie się tłumaczą. A to zapomniałem, a to nie mam czasu, a to nie było inkasenta. Proszę państwa, takie są uwagi. I tutaj, jeżeli chodzi o wodę, bierzemy się za to w sposób taki, że będziemy firmę z zewnątrz. Ja nie będę brał tutaj na siebie tak zwanego wejścia tam, bo wiecie, to trzeba się trochę po pierwsze znać, po drugie trzeba wiedzieć, gdzie założyć tą tak zwane odcięcie, bo okazuje się, że proszę państwa, samo odcięcie licznika, czy zakręcenie tak zwane tamte zawory, które są do odcinania, to podobno połowę zaworów by trzeba nowych założyć i wymienić. Wiecie, jakie to koszty? To nie jest takie wszystko proste, żeby od razu to wziąć i wykonać. Natomiast wymyśliliśmy taką rzecz, że będziemy dławić przed zegarem, będzie zakładany jakiś specjalny dławik, który pozwoli na to, że tam nikt sobie tego nie odwróci, żeby ta woda mu szła. Jeżeli będzie chciał, zapłaci, to wtedy my tam musimy jeszcze raz jechać i ten dławik wymontować i po prostu tą wodę mu uruchomić. No, proszę państwa, nie ma innego wyjścia. Mam takie osoby, ja nie będę państwu mówił, bo mi listę tutaj dała pani skarbnik, zestawienie pani Gabrysia, ile osób. Największy dłużnik nasz to jest 4000 zł. No, to jest 4000 zł, proszę państwa, ale 20 nie mówię tylko o dłużnikach indywidualnych, ale też o podmiotach, jest 20 największych dłużników. Natomiast do 1000 zł najwięcej mamy dłużników. Ogółem trudno jeszcze tutaj bilansować, bo ludzie ruszyli się i już zaczęli wpłacać. Po świętach wpłynęło wiele pieniędzy poprzez właśnie między innymi taki ruch. Ale proszę państwa, jak to będzie, to nie wiadomo, bo ludzie przychodzą i proszą o rozłożenie na raty. Koniec. Nie ma rozkładania na raty. Jeżeli nie wpłaciłeś, nie miałeś możliwości, była możliwość przyjścia, rozkładaliśmy na raty, pomagaliśmy. Teraz zamykamy, a dopiero później po wpłacie wodę będziemy puszczać. Tu szanowna radna mówi, nie ma podstawy prawnej. Jaka podstawa prawna?
podstawa prawna to jest podatek obowiązujący, to jest forma płatności za zużycie. Ale panie wójcie, mogę coś na ten, przepraszam, ja mogę? No jest podstawa prawna, ponieważ jest ustawa, panie wójcie, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Ale to dobrze. I panie wójcie, i co mówi ta ustawa? Nie ma pan prawa w tej chwili w ten sposób odciąć wody. Mam prawo. Właśnie znaleźliśmy. Zaraz, panie wójcie. Ja przepraszam bardzo, orzeczenie Dobrze. Orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie mówi tak. Wodę można odciąć w sytuacji, kiedy odbiorca nie uiści należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Zaraz. Panie wójcie, idziemy dalej. To jest artykuł 8 ustawy, punkt 1, ustęp 1, punkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, o odprowadzaniu ścieków. I to mówiąc, oznacza to tyle, że nie można odciąć wody bez stosownego upomnienia, które zostało wysłane. I jeżeli dłużnik płaci za dwa okresy odrozliczeniowe, to pan nie ma prawa mu odciąć w tym momencie wody. Wcale nieprawda. No nieprawda, no to Sąd Najwyższy mówi tyle. I każdy ma, panie wójcie, każdy będzie miał prawo za dwa pełne okresy rozrachunkowe. I teraz jeszcze jedna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś będzie miał mieć odciętą wodę, to pan musi zawiadomić sanepid oraz na 20 dni wcześniej, plus 20 dni wcześniej tę osobę, która zalega. Każdy panu powie, przepraszam, dwa okresy obrachunkowe wpłaciłem i nie ma podstawy prawnej. Poza tym chciałam powiedzieć, że tak, ja sprawdziłam. W 2013 roku, w czerwcu, Nowa Sucha podjęła uchwałę o tym, że będą odcinali wodę, jeżeli zgodnie z ustawą, dwa okresy rozrachunkowe, obrachunkowe, niezapłacone, odcinamy wodę. Młodzieżyn, Rybno to samo. Oraz gmina Sochaczew. Poza tym każda osoba, która zalega z kwotą powyżej 500 zł, we wszystkich tych gminach jest wpisywana z automatu do Krajowego Rejestru Długu. Ja się pytam o jedną rzecz. Narosły ludziom długi, sam pan mówi, ponad 3000, 4000, ponad 1000 zł. Ile to jest okresów obrachunkowych i bardzo przepraszam, gdzie w tym czasie były osoby, które podjęłyby decyzję o tym, że jest ustawa, na podstawie ustawy mamy prawo to i to zrobić. Przepraszam, jak można było doprowadzić do takich zaległości? Odkąd jesteśmy w tej Radzie, to jest temat w zaległości za wodę. I to jest tyle. My tylko wałkujemy temat zaległości. Odpowiadam, proszę panią, już nie za pani bytności tutaj w Radzie, tylko wcześniej były podejmowane decyzje związane z odcinaniem wody. I poszły powiadomienia, były odcięcia, mieliśmy, ale poszliśmy na rękę, że jeżeli ktoś płaci, tak jak pani mówi, jeżeli pani przyjdzie i złoży podanie o to, o prośbę, no bo też trzeba być człowiekiem. I proszę panią, jeżeli złożył podanie, że płaci w najbliższym czasie, wpłaci część, później rozłożyło mu się na raty. Proszę panią, wpłacił jedną ratę, zapomniał i do widzenia i dziękuję. No i tak od nowa, tak to się zachowało. Ale panie wójcie, przepraszam, urząd, jakim jest między innymi urząd gminy, musi działać w oparciu o prawo. Dziękuję. Jeżeli prawo stanowi w ten czy w ten sposób, to pana obowiązkiem tak jest. No przepraszam, bo pan tym kieruje. Wcale nie mówię, że nie. Żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak mamy w tej chwili z wodą. Dlatego, że teraz, to niestety, jeżeli się komuś pozwoliło na wiele, a niestety doprowadzenie jest do sytuacji, że ludzie mają takie zaległości, to nazywając rzeczy po imieniu, to jest jak gdyby przyzwolenie na to. Z pana strony to było przyzwolenie. No, panie wójcie, wie pani, z tym przyzwoleniem, to wie pani, ja nie chcę na ten temat nic mówić, bo jakby pani przyszła i tu posiedziała na moim miejscu i ktoś przychodzi z płaczem, że nie ma na chleb albo nie ma na życie,
No i co by pani wtedy pomyślała, co pani by zrobiła? Oczywiście bym wyraziła zgodę o tym, że rozkładamy na raty. Ale, no i co? Ale jeżeli, to tak było. Ale jeżeli pan, jeżeli pan cokolwiek rozkłada na raty, to tak. Pana pracownik jest niestety zobowiązany do tego, żeby pilnować. Pilnuje. Jeżeli rata nie wpływa w wyznaczonym terminie, to z czym to jest równoznaczne? Że niestety płatność ściąga się w całości. I to chociażby w piśmie, które pan pisze do dłużnika, powinno być zaznaczone. Że jeżeli raty nie będą spłacane w terminie, będziemy dochodzili należności całej. No niestety, dokąd nie będzie się wszystko opierało na prawie, to będzie to wyglądało tak, jak w tej chwili wygląda z wodą, że my mamy tyle pieniędzy u ludzi. A ludzie sobie żarty robią. I będziemy mieli, jak ja patrzę jeszcze, bo teraz się okazuje, że już nowych mamy dłużników, gdzie ja tam sprawdziłem, jest ich chyba 25, może około 30 osób, pojawili się nowi. Ja tak się zastanawiam, czy to nie jest coś na zasadzie takiej, że on nie płaci, to i ja nie będę płacił. Może to być też takie podejście, bo ja tak stwierdziłem, bo wiecie, żeby to byli ludzie, nie, żeby byli ludzie w jakiś sposób motywowani, to tylko jedynie tym odcinaniem wody. Tak jak prąd odcinają w ciągu 24 godzin, tak to gmina. Natomiast tam gminie nie do końca wolno tak zrobić, ale jest teraz przepis taki, który mówi wskazanie poboru wody, tak jak mówicie, ze wskazaniem poboru wody jest możliwość odcięcia od zarazu. Panie Wójcie, ale przepraszam bardzo, ten przepis to nie powstał wczoraj, dzisiaj, ani przedwczoraj, tylko powstał w 2001 roku. No ale nie było tego... No jak to nie, Panie Wójcie, przepraszam bardzo. Nie było tego przepisu, który mówił jest, o tak to jest, ależ oczywiście i to jest konkretny paragraf, który Panu przytoczyłam, ustawa 2001 rok. Przez 15 lat nie byliśmy w stanie tego wprowadzić w gminie, a ja się pytam, dlaczego mogła to wprowadzić Nowa Sucha, Sochaczew, Rybno, Młodzież. Chociażby wpisywanie do rejestru długów. A pan chce teraz ludziom odcinać wodę? Do rejestru to ja też nie jestem taki skłonny, żeby tych ludzi tam wciskać, drodzy państwo. No proszę pana, to są ludzie, którzy na przykład mają po troje, po czworo dzieci, a są tacy, którzy mają 8 mieli, czy 10. Myśli pan, że zanim się im blokujemy wszystko. Tak. Ja też mam, panie wójcie, i naprawdę urobione ręce. I nikt nade mną aż takiej aureolki nie zaświecił, żebym miała ochronkę z tej gminy. Nie mam żadnych profitów, które mają ci ludzie, do których woda dopływa i mają zadłużenie powyżej 3000. Gdzie wtedy byliście? Ja od 6 lat proszę, namawiam i radni również są. Tak opieszali w ogóle w rozmowach na temat wody. To są mieszkańcy samego Iłowa z takim wielkim zadłużeniem. To jest elektorat Jakuba Ziętary, między innymi elektorat Jakuba Ziętary to jest, gdzie można było na skrość iść i im pan mi nie mówi, że tutaj te osoby są w boksie leżą, czy mają dzieci na utrzymaniu, czy mają cokolwiek. Nie można dopuszczać do tak wielkich sum. I pan wójt mówi, że dołączyło 20. Oczywiście, bo u nas nie działa to prawo i ja sama się na to przyglądam. Myśli pan, że nie mam pokusy ku temu? Nie, to tylko, trzeba, że mnie by znalazł urząd skarbowy, prawda? Pani, to trzeba zrobić tak, jeżeli na przykład ktoś nie wpłaci dwóch odczysów, to proszę państwa, trzeba mu wodę odcinać. No będzie tak, ale wiecie, to są też koszty, ale to też są koszty. To ja nie jest tak, że proszę państwa, jedzie się i zawór. Nie przyzwolenie. No to taki Sławek Jędrzejczyk, wysłałem go w dwóch miejscach, próbował zakręcić zawór, który proszę państwa, trzeba go wymienić od nie da się. Nie da się. Panie wójcie, na wodociągach są opaski, niech pan mi opowiada. Nowe wodociągi dołączają do pana dłużnicy przy nowych wodociągach. Nie ma na tych, nowych to mamy są studzienki, które można zamknąć kluczem. Pozwolicie, że zakończę. Nie, panie przewodniczący, przepraszam. Temat jest wielkie tabu dla wójta. Nie, panie przewodniczący, ja przepraszam, ostatnie zdanie. Nie, zaczynamy nowy rok. Bierzemy się za ten temat. Zrobimy, jeżeli uważacie, że
trzeba sztywno, to będzie sztywno. Nie, panie wójcie, nie, panie wójcie, nam nie zależy na odcięciu wody. Na czym nie odcięciu? Na czym zależy? Zależy na częstotliwości chodzenia i kasetka. Panie wójcie, niech pan zatrudni innego, bo jeżeli mamy aż takie zadłużenie, to pana stać na drugiego. I w takim samym systemie. No niestety, no proszę zobaczyć, ile jest pieniędzy po ludzi. Ale odczyt nic nie da, żebyście wiedzieli. Panie wójcie, proszę mi wierzyć, że jeżeli zwiększy pan częstotliwość, ludziom będzie w portfelu starczało. Przynajmniej inaczej starczało. Nie, to są tacy ludzie, już patrzę z zarania, że na przykład popłacili te zalegę, a teraz na bieżąco znowu nie płacą. No nie płacą. Ja mówię, radny Wasilewski. Ja powiem tak, tutaj, a co jest za problem zrobić to prawnie, tak jak ustawa przewiduje, próbować. Druga rzecz, ale co jest za problem, żeby na rok czasu zatrudnić drugiego inkasenta i zrobić co dwa miesiące odczyt? A trzecia rzecz, czy nie może iść kartka, tak jak jest w Rybnie, że tego i tego dnia będzie inkaset, jeśli państwa nie ma w domu, proszę o pozostawienie kartki albo informację do urzędu gminy. Ja tak mam z trzech działek wodę podawaną. Co jakiś czas on idzie sobie sprawdzić, czy ja podałem rzeczywiście, czy ja nie zawyżyłem, nie zaniżyłem. I to wydaje mi się, że przez rok czasu chyba to nie będą jakieś duże pieniądze, żeby sprawdzić, czy ten system będzie działał i co się zmieniło. Ale te wszystkie upomnienia czy ponaglenia, no to jako urząd gminy powinniśmy to robić zgodnie z ustawą. Jeśli nie ma podstawy prawnej wskazanej, to ja taki kwitek bym podał, wyrzucił. Oczywiście. I też w sądzie nikt mi nic nie zrobi. Są osoby, które nie płacą, bo co mi zrobią, to też jest prawda. Druga rzecz, są osoby, które nie płacą, bo im sytuacja życiowa na to nie pozwala, ale to by trzeba było zasięgnąć informacji gorszy. Rzeczywiście te osoby są w takiej, a nie innej sytuacji. I mi się wydaje, że tutaj teraz przekrzykiwanie się nie ma dłuższego sensu, bo każdy będzie wszedł w swoją stronę, ale zrobić to od postaw, jak to się mówi, jak prawo przewiduje i spróbować. Mało, że coś z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, będziemy myśleli nad tym dalej. Jako rada powinniśmy podjąć jakąś uchwałę, żeby wójtowi dać furtkę czy bramę otwartą do dalszego działania i na przyszłą sesję wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Nie wiem, kochani, to ja przeanalizuję. Przyjmuję to do wiadomości. Natomiast te kroki, które podjęliśmy, ja uważam, że już musimy je realizować. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja się obawiam, że znów będzie tak, że przyjdą, płacę, wpłaci tam na przykład, przychodzi na 3000 i płaci 500 zł. Resztę rozłożysz na raty po 150 czy po 200 zł. Zapłaci dwie raty. Ale może jakby to było co dwa miesiące, to zamiast mieć przykładowo 500 zł na raz, miałby 150 i wodę chociaż te bieżące by ale tu chodzi o tych, którzy mają naprawdę duże zaległości. No, Rady Wasilewski mnie wyręczył, akurat prawie nie mam już tu więcej do dodania, tylko że zwrócę na to uwagę, że jak się nie ściąga, to tych dłużników coraz więcej się robi i musimy radykalnie zacząć działać. Jeśli będzie może, ja nie wiem, od strony prawnej, jeśli będzie potrzebna taka uchwała Rady Gminy o odcięciu wody, no to ją podjąć. Nie, nie o odcięciu wody. Odcięciu. Jeśli nie płaci, to nie, no, nie ma innej możliwości. Ale chce pan stanąć wbrew prawu, no niech pan się zastanowi. No jak wbrew prawu? No to stanąć. Inne gminy mogły to zrobić. Nie, jeżeli od 6 lat uderzam w radę i proszę, stwórzmy system, który pomoże ludziom na spłatę, to nikt nie kiwnął palcem. Żaden radny, ani radny Krakowiak, ani inny radny. To może radna Bartosiak podpowie, oczywiście, jak to zrobić. W zeszłym roku podpowiedziałam i nic się z tym nie zadziałało. A teraz raptem chcecie ludziom odcinać wodę. Był moment, kiedy odcięta została woda mieszkańcowi Wyzwolenia przed Wigilią. No coś nie tak. Oczywiście, no z bólem serca pożyczyła pieniądze i wpłaciła ta kobieta. Później nie... Ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Wiem. Zwiększyć ściągalność, zrobić coś, ale ludzi nie uprzedzić. Nie możecie mi ale sam pan mówił, że kilku osób była. Ale to była wcześniej, była na jesieni odcięta. Nie była to jesień. Szanowni Państwo, tak jak ale nieważne, nie chodzi o dni, miesiące, tylko chodzi o moment i sytuacja, która utworzyła się tak naprawdę na niekorzyść Rady.
No nie, nie, nie. No ten pomasta, bo ludzie wierzą. Szanowni Państwo, tak jak pamiętacie, kilka lat do tyłu mieliśmy problem ze środkami transportowymi. Na dzień dzisiejszy odpukać tego problemu nie ma. A więc co za tym się wiąże? Trzeba podejmować działania. Nie trzeba stać w miejscu. Naprawdę, tutaj bardzo cenne słowa. Cenne słowa może zwiększyć tego o jednego abonamenta, żeby częściej pozbierać te należności. Także łatwą i bezbolesną. My jako Rada nie opuścimy, Panie Wójcie, tego tematu. A puściłeś to? Puściłeś? To są należności. Nie puściłeś nawet moich podróżów. To można zrobić pół kilometra z wniosku mojego, z tamtego roku. Ja tylko powtórzę. Nie, nie będę. Teraz poczekam na wasz ruch. Renio, przepraszam. No na korzyść wywołanie do... zabrania głosu, jeżeli nawet na nie zapłaciło, to nie zapłaciło w terminie, ale myślę, że na pewno uregulowało. Jeżeli ktoś z moich wyborców nie zapłacił, to myślę, że na pewno nie było go stać. Przyszedł, błagał pana wójta, prosił o jakąś tam ratę, jedną, drugą zapłacił, trzeciej nie i odszedł. Ale są u nas tacy ludzie, nie będę nazwiskiem operował, na przykład na Emilianowie, bardzo bogaci, zacni, też nie płacą, duże sumy zalegają. Są rzemieślnicy pod Amatowszem w Głowie, też nie płacą. Dobrze, uderzajmy się. Nie to wcale moi wyborcy. Bardzo dobrze, uderzajmy się. Następna rzecz, jeżeli twierdzisz, że można byłoby płacić mniejsze raty, więc może, że spójrzmy też, jak to funkcjonuje na przykład w miastach też. Jest konto, przychodzi pani Ziętara, czy pani, nieważne, tam papieroska, co miesiąc se spłaca 100 zł. Pół roku jest odczyt, po odczycie albo ma do przodu 20 zł, albo jest brakuje 20 zł. I to samo się dzieje za pół roku. I dwa razy do roku w dużym mieście w Płocku jest odczyt wody. I potrafią ludzie pójść i rozumieć, ten co będzie chciał płacić, zapłaci. Tak samo jak płaci telefon co miesiąc, to i za wodę zapłaci. Ale jakie konsekwencje, gdy nie zapłaci? Właśnie. No, jakie konsekwencje? Jeżeli mija pół roku i on nie ma do zapłacenia i jest 600 zł czy 500 za wodę, to musi natychmiast zapłacić. A jak nie zapłaci, to nie ma wody. To nie ma wody. No, ale nie rozumiem takiego uporu. Moje zdanie, nie rozumiem takiego uporu, żeby pomóc ludziom, że im więcej razy jest możliwość odczytywania, szpilę im jeszcze jedną kolejną dołożyć. Więc kto będzie chciał płacić, no, tak, na jaki to sposób, jak ktoś nie będzie płacić? Ale u nas wykonywanie takie nie ma, to nie ma takiego nawyku ludzi. Ale to by będą mniejsze upomnienie zostaje. Ale panie Jakubie, to jest... Nie będzie zagrożenia ucięcia wody i to... Tak, jedyne tak. Ma 4000 zadłużenia, to ty mu chcesz teraz odczytać. Gdzie ty byłeś w zeszłym roku? Dwa lata. Gdzie ty byłeś? No, ale mówisz, że chcesz taką uchwałę podjąć. Ja byłoby zawsze tak. Z jednej strony chcecie, nie, teraz to tym ludziom trzeba pomóc te pieniądze ściągnąć, odwieźć, pomóc. I są ludzie, z którymi się da rozmawiać. Nie musi nam poprzeć. Ustawa nie powinna działać wstecz. Wstecz może być tylko rozłożona. Ustawy się nie wstecz. Proszę, jest pierwszy styczek lada moment. Podejmijmy uchwałę. Nie, ja to nie rozumiem tego, że jeżeli mam zapłacić, zostawiam wszystko i idę zapłacić. Starczy mi na chleb, to dobrze, a nie, ale rachunki mam po opłacaniu. Moja jest taka zasada. A ludzie robią odwrotnie. Wy wolicie tym sposobem brać kredyty, ale za, żeby zakończyć ten temat, ściągnąć... Panie Renato, żeby zakończyć ten temat, bierzemy się za ten temat, zobaczymy. Mam nadzieję, że mam te przyzwolenie od was zwiększenia systematyczności odczytu wody, bo to jest też ważne, ale nie do końca. Bo ja widzę, że jeżeli nawet zwiększył odczyt w Iłowie, w Brzozowie i w Giżycach, bo to są największe ośrodki, tu najwięcej wpływa pieniędzy. No. Dwa razy w Brzozowie. I trzeci teraz odczyt robi, tak jak powiedział. Że trzeci zaczął robić trzeci rok. To nie jest jeden, to on się zmieścił. No nie wiem, no to właśnie tutaj będziemy analizować, bo dwa razy to była norma. Jeżeli będzie trzy razy, ja uważam, że wystarczy. Nie róbmy na cztery, nie dzielmy tego co kwartał, bo co kwartał to będzie raz, że będzie drogo kosztować, a druga sprawa to nie zwiększymy wpływów za wodę. Wierzcie mi.
bo ludzie mają naprawdę grosze niektórzy. Tam ja patrzę, że na przykład ktoś ma dwie raty po 120 zł i dostał już 4 czy 5 upomnień i nic. I nic. No to kochani. A do tej pory też miał kłopoty, zapłacił w ubiegłym roku, jak pojechały panowie mu odcinać wodę, wpłacił 1400 zł. Ja jeden przykład daję, ale taki pani Gabrysia by wam dała tutaj wiele. 1400 zł wpłacił, teraz nie płaci od nowa. No i już ile upomnień poszło. No i słuchajcie, w jaki sposób można wodę iść? Tylko dojechać i odciąć wodę. No taka prawda. No, nie ma innego wyjścia. Będę starał się państwu więcej tu coś powiedzieć po nowym roku. Weźmiemy się, jeżeli tam brakuje podstaw prawnych, ja panią Gabrysię zaraz przywołam. Jeżeli będzie trzeba podjąć uchwały, przygotujemy takowe uchwały i podejmiemy. Natomiast proszę państwa, jest to zalega wcale nie taka wielka jak względem Sochaczewa czy względem Nowej Suchy. Suchej, bo oni mieli tam około 400 tysięcy zalegi. U nas jest to w granicach 160-150. Teraz sporo wpływów jest, ale jest duża. No to jest dużo. No 150 tysięcy czy około 200, no to proszę państwa, drogą nie chodzi. No tak naprawdę. Prosi o głos radny Wasilewski. Taki wniosek formalny, panie przewodniczący, żeby podać do głosowania, żeby na przyszłą sesję przygotować nam projekt takiej uchwały, jakby wyglądała sprawa ściągalności rozliczania. Ale formalnie do tego. Wydaje mi się, że jesteśmy poważnymi dzisiaj możemy. No niestety, traktuje pani naprawdę wybiórczo radnych, a wnioski, ja które się... traktuje wybiórczo, bo pani Reniu... To jest bardzo ważna rzecz. Dla pani ja nie. Ale nie można imiennych z wykazów dawać. Ja tu Uchwałę. Chodzi o uchwałę. Pani Reniu, ja ci odpowiem. Tak jak wspominałaś o tym już wcześniej, ja wcześniej już dużo o tym rozmawiałam z panem wójtem, bo to nie jest, że teraz się ten zrodził temat z ostatnich spotkań wspólnych komisji. Nie. Tak jak była mowa wcześniej, rozmawiałam raz, rozmawialiśmy kilkakrotnie. Teraz po wspólnych komisjach to, o czym pani mówi o przygotowaniu uchwały. Tak, rozmawialiśmy. Pan wójt doszedł z takim pomysłem. Ma taki pomysł na Brzysko. Nie mówię, że nie ma problemu przygotowania uchwały. Przygotujemy uchwałę. Tylko spotykaliśmy się ostatnio, bodajże, nie wiem, tam sesja była 20, przed sesją było spotkanie. Już chyba 16 były wspólne. No, to na panie Agnieszko, ja zapytałam wtedy panią wprost, czy pani zdąży, nie powiedziała pani, że tak wyrobiła. Ale nie wyrobiłam się. No. A to wcześniej było poruszane, jeszcze no, przed tym. No i była prośba o przygotowanie dokumentów. Tak. Wcześniej była mowa o odczytach. Szanowni państwo, żeby zamknąć. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie jeszcze. Odnośnie wody jeszcze. I ostatnie pytanie, już nie będę w tym temacie dziś zabierała głosu. Dziś. Czy cała gmina ma założone wodomierze? Praktycznie tam jest jeszcze kilka podobno osób, których nie można było zamontować ze względu na to, że albo dojście, albo tam, ale to są dosłownie bardzo... No bo moje pytanie wiąże się z tym, czy jeżeli macie państwo chęć odcinać ludziom wodę, czy będą odcięte i też te gospodarstwa, które nie mają wodomierzy? Bo uważam, że w pierwszej kolejności. No powinny. To znaczy nie, tam trzeba wodomierze założyć. Tutaj mi zgłaszano i to mi zgłaszał Michał Rutkowski, że w kilku miejscach nie można założyć wodomierza. Ale to są chyba jednostki już zostały, bo przecież kupiliśmy i wodomierze, i blombów już do oborów. Nie mogą być takie sytuacje, panie wójcie, dlatego że my pytamy co jakiś czas, ile wody uginie. I wtedy pan, jak może mi pan powiedzieć, że ta woda zginęła, że straż wzięła na płukanie, czy straż wzięła na wyjazdy? No, jeżeli nie ma wodomierza, to wtedy ta woda ginie. No i jak mi pan to wody powinno iść, wody na płukanie powinno iść dużo. Słuchajcie, wszystkie ciągi, które mamy na końcówkach powinny być przynajmniej raz na kwartał wypłukane, czyli odkręcić ostatni hydrant i wodę puścić w pole, no po prostu trzeba pole, gdzie ta woda się marnuje i to powinno być często robione. Proszę państwa, u nas za mało się robi.
Także tu nie mówmy o tym ginięciu wody, bo teraz tak dużo tej wody już, w tym roku już żeśmy uszczelnili. Nie ginie, nie zginęło tej dużo tak. Natomiast nie mamy tych wpływów i to boli. Mało tego, jeżeli jest 4000 zalegi, nie będę mówił, bo tam jest w dwóch czy w trzech miejscach, jeden jest chyba te 4000, imiennie nie chcę tutaj mówić, no to proszę Państwa, ja go prosiłem telefonicznie, ja go błagam, że nie chcę mu robić krzywdy, bo to jest duży gospodarz nawet. Proszę Państwa, no ale wiecie, jeżeli się nie reaguje na to, no to... Nie wiem, tylko trzeba odciąć. Dziękuję bardzo. Obiecam, że wpłaci, w ciągu miesiąca wpłaci. Zamykam dyskusję. Kto jest nad złożonym wnioskiem przez radnego Wasilewskiego? O przygotowanie. Proszę o podniesienie ręki. Podpisuję się obiema rękoma, bo ja od 6 lat płaczę. To jest przeciwny. Nie są mi potrzebne medale. To jest przeciwny. Nie widzę. Kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję. Panie wójcie, wniosek złożony przez radnego Wasilewskiego został przyjęty jednomyślnie, a więc proszę o przystąpienie do pracy. Proszę bardzo o następne pytanie. Ja mogę? Proszę o głos radnego Wasilewskiego. Bo ty musisz podpisać ten wniosek. Jest taka możliwość, lepiej, bo musisz tą uchwałę podpisać. W tym okresie jest możliwość, żeby było jakieś oświetlenie. Nie dla plaży, tylko żeby plac trochę doświecić, bo tam po domu dość ciemno jest, a niektórzy robią zakupy, jak to tak można nazwać, przed godziną 7, to w tym okresie jest ciemno. Nie są potrzebne medale. Halogeny, ledy, coś takiego nie wychodziło. W ogóle to jest sens. Nie, jest ważna. Kosztowe, jak to powiedzieć, takie pytania mieszkańców. Dziękuję bardzo. Odnośnie przemieszczenia się teraz parku. Żeby nie było żadnych sprzedawania tych ptaków na czarnicy, tak? No bo wyjdziemy. I po terenie. No. U nas są. To po tych ptakach chciałby jeszcze głos zabrać? Handlu jeżdżkurami, kaczkami. Prosi o głos. Czemu u nas? Jeszcze jedna sprawa tego sprzedaży tej działki w Zawodzie Kochanilu, bo tam różne plotki krążą, że tak. Kwestia wyjaśnienia, co tam się dzieje. Bardzo proszę. Nawet gazeta nam donosiła, że w Wiłowie będzie przeznaczona na te. Co będzie? Na co? Na halę i na Unię. Na Unię. I nie sprostowane. Tak, tam w tej Unii napisane. Ale i na Unię. Nie, że pieniądze ze sprzedaży będą na Wiłowie. Ale to miało być, że pan wójt taki informacje udzielił. Tak, informacji udzielił wójt i sekretarz. Tak. Bardzo proszę pani radna Berda. Ubieramy się na Berdecie. Proszę, proszę naprawdę kończyć. Tak, ja tylko w dwóch słowach rób się kończy. No nie, ale... Ja tylko chciałam powiedzieć tak, rok się kończy, 2016. W ubiegłym roku dostaliśmy w prezencie taki wspaniały kalendarz, proszę państwa. Specjalny dla samorządowców. Ja nie wiem, kto z Państwa zapoznał się z treścią końca tego kalendarza? Pewnie nikt. Ja właśnie chciałam powiedzieć, proszę Państwa. Znaczy, no nikt to nie jest do końca, bo niektórzy się zapoznali, może nie chcą teraz mówić. Ale to był bardzo cenny kalendarz w porównaniu z tym, to jest właściwie, który absolutnie nie jest dla radnego potrzebny. To jest taki zwykły kalendarzyk. Natomiast to jest naprawdę cenna pozycja i radziłabym Państwu, jeszcze może znajdziecie chwilę, żeby przeczytać końcówkę tego kalendarza, ponieważ tak ochoczo Państwo głosowaliście nad budżetem, a jakbyście się z tym zapoznali, to może byście się nie dziwili, dlaczego niektórzy głosują przeciwko.
dlaczego nie są prace u nas nad budżetem, nie odbywają się zgodnie z tym, co jak powinny się odbywać. Dlaczego komisja każda nie zgłasza swoich uwag, nie siedzi nad tym. Dlaczego komisja rewizyjna nie ma, a to już jest inny trochę bajki, 3 tygodni na to, żeby przeanalizować sprawozdanie finansowe, o czym zresztą tu jest w tym kalendarzu napisane. Także proszę Państwa... Sprawozdanie finansowe to przecież zawsze są umawiane. Absolutorium, tak. Ile Panie Przewodniczący omawialiśmy w tym roku? Wszystko było na komisji, na wspólnej, w związku z czym nie mamy o czym rozmawiać. Dlatego proszę Państwa, jak jesteśmy radnymi, poczytajcie cały ten kalendarz, wszystko co jest na dole napisane. To jest bardzo, bardzo cenna rzecz i mam nadzieję Panie Wójcie, chociaż to będzie ostatni rok, 2018, ponieważ już w tym roku nie dostaliśmy takich kalendarzy, a na 2018 to bym bardzo prosiła, żeby jednak był taki kalendarz. Ja to zamawiałam. No tak, ale na razie się oszczędza. Kiedyś tam się powiedziało, że paluszko za dużo jemy. Także to jest... A przecież ty tu jesteś codziennie. Tak, mi jest bardzo miło. Panie Wójcie, Panie Wójcie, Panie Wójcie, no to w tym na 2017 poczytacie z tego. Przynosi czas. Pani Agnieszko, przypomnę, trzeba go przyszłać. Panie Wójcie, ja mam do Pana jeszcze jedną sprawę. Tu jest na końcu. Ja powiem osobiście, że to, co tam jest napisane, zgadza się. To jest takie uwagi dla radnych. Ale to jest temat do pogłębiania, wie Pani, bo to są wstępne uwagi, a każdy z nas mógłby pogłębić. Mamy poradnik Jerzego. Tak, właśnie, ale to nie jest tak. Kto z niego korzystał? Panie Wójcie, ja do Pana mam jeszcze jedną sprawę, bo Pan jest szefem tej instytucji, w której tutaj jesteśmy teraz. Obiecano nam. I na 39 stronie jest taki bardzo dobry wniosek. Wniosek w sprawie prywatnego wyjścia w godzinach pracy i odpracowania czasu wyjścia w charakterze prywatnym. Znaczy o charakterze prywatnym. Do mnie wiele osób się odzywa, że dzwonią do gminy i słyszą, że Pani jest w terenie. Sama miałam przykre doświadczenia z jedną osobą, którą spotkałam w sklepie, a następnie tu jak przyszłam i czekałam na nią ponad godzinę, to usłyszałam, Pani jest w terenie, to jest idealny klucz w naszej gminie. Po prostu bez przerwy wszyscy są w terenie. No ja przepraszam, ja rozumiem, że niektóre osoby mogą być, ale są stanowiska, na których trudno pracować w terenie. Naprawdę. Także tutaj powiem Panu, że młodzieży na przykład, jeżeli Panie sobie wychodzą w godzinach pracy do sklepu, to jest taki zeszycik, w którym każdy notuje nawet na 10 minut, a jak mu się zbierze 8 godzin, to oddaje z urlopu. Czy może się słówko? Tak, wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia. Zajemnie. Także, Panie Wójcie, nie jest to trudne. Bardzo ale proszę Pana Wójta o odpowiedź. Tutaj odpowiem od razu od samego końca. Pani radna Bernard, zgadzam się tutaj z tym. Niech pani skarbnik powie, nie ma pana sekretarza, bo za tak funkcjonowanie biura i tych godzin, no to wójt wszystkiego nie upilnuje, ale od tego mam pana sekretarza, który pilnuje tych rzeczy. Pani Asia tutaj rano. Ja zawsze mamy narady pracownikami. Niech tutaj pani skarbnik powie, ile na radach mówię tak. Drodzy moi, jeżeli chcecie robić zakupy, to przed pracą. Jeżeli chcecie robić pracy, nie ma zakupów. W pracy nie ma wychodzenia do sklepów, chyba że ktoś musi. No różne bywają przypadki, na przykład trzeba coś tam kupić w trakcie, bo gdzieś jedzie, nie wiem, wójt, sekretarz, różne są wyjazdy. Słuchajcie, czasami trzeba kogoś wysłać, to się nie uniknie, ale to ma przyjść i zameldować sekretarzowi czy wójtowi. Natomiast, proszę Państwa, nad tym i tu Pani radna ma rację. Ja nieraz sam wszystkiego nie spotkam, ale jak Państwo mówicie, że spotkaliście tam kogoś w sklepie, no to ja biorę tutaj na rozmowę. Jeżeli chodzi o teren, to Gminny Ośrodek Pomocy, proszę Państwa, i mają terenowe i tutaj jest bardzo, i mogą czasami tam zabłądzić i po tym sklepie czasami się gdzieś zawadzić.
Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to tutaj bardzo dużo w tym terenie jest roboty. I proszę Państwa, te osoby, które odpowiedzialne są za bezrobotne, czyli Pan Wojtek dużo jest w terenie. Bo musi być, bo on pilnuje, on jedzie, zawozi, sprzątania, nie sprzątania, proszę Państwa, nadzoruje tamte. Ale te osoby, które są szczególnie tutaj w podatkach, które są na kasie, to musi być albo zastępstwo, albo karteczka. Uważam, że ten rok był do przyjęcia. Były lata gorsze, proszę Państwa. Były lata gorsze. Także, ale jeżeli widzicie, że jest jeszcze potrzeba zmiany, ja tam nie mówię, proszę Państwa, zakładanie zeszytów, wpisywanie 10-5 to nie przystoi do ludzi poważnych. Naprawdę. Niepoważne wychodzą. Nie przystoi do ludzi. Ja mam nadzieję, że tu ludzie pracują poważni i nie przystoi. Ja uważam, że będę w inny sposób wymagał czegoś innego. Jeżeli chodzi, tu ważny temat poruszył radny Przemek Wasilewski z tą targowicą. Proszę Państwa, ja mam tutaj wiele informacji. To się zgadza z tym, tu już nie chodzi o to, że w okresie tym jesienno-zimowym to oświetlenie by się przydało, bo w letnim nie, tam na lato to nikt nie mówi. Ale proszę Państwa, ja tak sobie myślę, ja już miałem w tym roku wygospodarować pewne pieniądze, żeby włożyć na tak zwane przynajmniej utwardzenie terenu z oświetleniem punktowym, bo tam nie musi być tego oświetlenia bardzo dużo, ale przynajmniej tutaj na przodzie, żeby cztery lampy stanęły i żeby to oświetlenie miało miejsce. Ale to, proszę Państwa, to jakiś program musi być. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dofinansowania targowic. Jeżeli byśmy chcieli zrobić z prawdziwego zdarzenia targowicę, to trzeba tak jak w Nowej Suchej jest. Całe postępowanie tak zwane jakby doprowadzeniu, że to jest plac targowy, na którym odbywa się wszystko. Sprzedaż bydła, sprzedaż świń, handel i to trzeba by doprowadzić było do takiego stanu, który by odpowiadał normom weterynaryjnym, szczególnie niesanepidowskim. I proszę Państwa, to jest raczej niemożliwe, żebyśmy my taką targowicę na takim małym areale tutaj utworzyli, kiedy tutaj jest 40 handlujących, a nieraz nawet 15 czy 20. Teraz ostatnio było więcej, ale był taki okres w ubiegłym roku, że było bardzo mało. Tutaj kolega Rafał mówił, że chyba to niedługo pewnie padnie, bo przyjeżdżało po 5-6 osób. Zgadzam się z tym i tutaj musimy się zastanowić, tylko czekam, może jakiś program by był, z którego można by było skorzystać z dofinansowania na utwardzenie tego placu, bo to nie jest targowica, tylko to jest plac handlowy. O, to tak się nazywa, nie mówmy o targowicy. Mało tego ogrodzenie i to oświetlenie i wtedy byłby na pewno efekt lepszy. Kolega tu przewodniczący Komisji Rolnictwa odnośnie ptasiej grypy. Proszę Państwa, ja znam temat troszkę tylko z mediów, natomiast nie znam tutaj jeszcze, nie mam takiej informacji, jeszcze do nas nic nie wpłynęło, natomiast to jest poważny temat, bo wiecie, jeżeli znów coś się takiego wydarzyłoby na naszym terenie, to znowu będzie tak, że jak kiedyś już woziliśmy ptaszki, zbieraliśmy ptaszki po terenie i proszę Państwa, żeśmy wozili w rękawiczkach, musieliśmy służbę uruchomić. Nie wiem, ja to rozpoznam ten temat, zadzwonię do pani powiatowego lekarza weterynarii i dowiem się, co w tym temacie tutaj, proszę Państwa, można zrobić. Na dzień dzisiejszy nie widzę tutaj jakby innych rozwiązań, jak tylko uzyskać informacje, no bo rozesłać informacje możemy, ale my tego nie wykluczymy. Jeżeli to będzie tak zwany obszar zapowietrzony, czyli tu coś się stanie, no to przepraszam bardzo, wtedy musimy tutaj cierpieć. Jeżeli chodzi o wnioski, bo tu kolega radny Wadek Modrzejewski, bo na pewno idą wnioski te, co macie w budżecie, czyli idzie droga Zalesie, przelewy 1100 metrów do Fogru, idzie droga, drugi wniosek do Fogru. Ciekawe, czy on będzie przyjęty, czy nie, to jest trudno powiedzieć, proszę Państwa, Brzozów, a nakładka. Bo tam się sypie, tam jest jedna warstwa od 8 lat, od 10 nawet lat i
patrzę, że tam się nie uda tej drogi niedługo w ogóle uratować. Nie mówię o jeszcze innych drogach, które już też by należało poprawić tak zwaną nawierzchnię, ale tam przy tych niektórych drogach to trzeba od nowa dokumentację zrobić, bo one są za wąskie, nie mają podbudowy i tu trzeba się zastanowić, czy nie zerwać tego, co jest, to już będą dużo, dużo większe koszty i tutaj trzeba z innych źródeł finansowania szukać, żeby to wykonać. Jeżeli chodzi o te tak zwane przebudowę dróg z tych klęskowych, proszę Państwa, jeszcze tutaj trudno nam, bo wiecie, nie może być droga, którą żeśmy wygruzowali. To zapomnijmy, rozmawiałem teraz, jeżeli były któreś wysłuczniowane, nie ma szans, żebyśmy na tą drogę otrzymali jakieś dofinansowanie, jeżeli chodzi o to. Na pewno będziemy zgłaszać, proszę Państwa, te drogi, które mają najgorszą nawierzchnię. Są to drogi, które mogę Państwu powiedzieć w rejonie Giżyc. W rejonie Giżyc, tu pani Bożenka może być zadowolona, bo ja uważam, że Giżyczki na stole, tam jest takie doły są, bo tam teraz byłem, to nie można było przejechać i tamtych dróg wybierzemy na pewno. Tutaj, jeżeli chodzi o tą Strażacką, proszę Państwa, nie wejdzie do planu i nie ma możliwości, bo byśmy chcieli zrobić drogę, która idzie do hydroforni, ale tam jest tłuczniem wysypane. Nie ma możliwości, żeby taka droga nam przeszła i proszę Państwa, tutaj więcej takich dróg nie mamy. Naprawdę jeszcze mamy tylko drogę do kaplicy od Zalesia do tej kaplicy. Tam jest jedyny ten problem z tego zwężenia i tam by trzeba było się zastanowić, bo tam jest 3 metry pas drogowy. My tam wkładaliśmy to do progu, nie przeszła ta droga w tym progie, ale proszę Państwa, jechałem teraz, bo objechałem praktycznie wszystkie drogi. I proszę Państwa, czy nie zastanowić się, żeby albo spróbować wyprostować trochę, albo wykupić przynajmniej kawałkiem na posadzenie te 4 metry, żeby pas drogowy miał 3,5 metra, bo węższych dróg praktycznie nigdzie teraz nie robimy. I to, proszę Państwa, tyle mogę na dzień dzisiejszy Państwu powiedzieć, a jeżeli będziecie jeszcze, no to znaczy my tu takich innych dróg nie mamy, proszę Państwa, już do zrobienia, mamy drogi do odnowy, do odbudowy, natomiast pozostały nam jakieś krótkie odcinki, gdzie będziemy właśnie z tego Fogru. Prawdopodobnie ma być jeszcze uruchomiony, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku takie komponenty przebudowy dróg z Urzędu Marszałkowskiego. Gdyby to weszło w życie, to na pewno będziemy się zastanawiać, żeby któryś wniosek jeszcze złożyć na którąś dróg. A tak to już nie możemy powiedzieć, bo słuchajcie, już nie jest źle u nas z tymi drogami. No nie narzekajmy tak. A Olszowiec? Pan myśli, że to jest dobra droga? Olszowiec jest wąska droga, bo tam trzeba uregulować stan pas drogowy. Ja, bo proszę Państwa, mam pismo nawet, które... Olszowiec jest lepsza i lubatka jak na przykład droga po, proszę Państwa, od Kaptur czy tam Przelywy, po tamtych, tu lepiej się jeździ. Ja jechałem teraz, sobie powiem, tylko tu jest problem z uregulowaniem pasa drogowego, bo tam zrastały krzaki i teraz trzeba geodetę te dopiero wziąć, wyznaczyć pas drogowy i dopiero to zrobić, bo ludzie nie mogą tam przejechać. No nie mogą, ludzie, no tak, ale ludzie też są, czy on wie dokładnie, że on tam złorał w tym miejscu? Tak. Ale złorał i już i teraz sobie my bierzcie i prostujcie, bo on jest na prawie. No i ludziom mówi, że to on tam wie, że on tam jest jego. On dokładnie nie wie. No my musimy geodetę wziąć i ja muszę tam wskazać pas drogowy. Jest to problem. Słuchajcie, dopóki się nie zrobi, ja miałem z Przejmą, przepraszam, z Nartami. Ta droga zrobiona, jak będzie święty spokój. A tak to tam cały czas były kłopoty z ustaleniem pasa drogowego. A teraz o Lunim to samo. Ale chodzi o to, że tam naprawdę grozi to wypadkiem. No grozi, ja wcale nie mówię, że nie. Ale to kto to zrobił? To gmina?
Nie, no, no ja rozumiem, że nie gmina, no, tylko to że... też ludzie muszą, jeżeli sąsiad sąsiadowi takie rzeczy robi, to coś z tym sąsiadem nie jest tak. No, taka prawda. Tak, tylko że w tym momencie, jeżeli coś się komuś stanie, to będzie pozywana gmina, a nie pan Sylwester. Być może, ja wcale nie mówię za nie. Może i tak być. Natomiast na niego nie ma wpływu. Będziemy płacić naprawdę odszkodowanie, no bo my jako... Nie ma na niego wpływu, bo on jest uparty i teraz trzeba nie odetę dopiero brać. To są koszty. No, ale proszę, ja już teraz bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mamy spotkanie, bo wszyscy Państwo nie będziecie jako Rada zaproszeni na komisję, którą zwołał, a może przewodniczący powie. Panie przewodniczący, może o tej komisji oświaty odnośnie zmiany prawa oświatowego i tak zwana likwidacja gimnazjów. To może proszę Państwa, byśmy się tutaj już na etapie dzisiejszego nawet spotkania sobie jakieś przemyślenia zrobili, jak podejść do tej reformy oświaty u nas tutaj na gminie. Bo proszę Państwa, różne są pomysły, ale tak naprawdę to będziemy się zastanawiać dopiero 5 stycznia. Będzie tutaj przewodniczący może więcej powie, bo już zwołał spotkanie na 5 Komisji Oświaty. No tak jak, proszę Państwa, jest powołany koordynator, jak wszyscy wiemy, Andrzej Kabarek, dyrektor szkoły z Brzezowa, jestem koordynatorem do spraw tej reformy oświaty. Proszę Państwa, 5 zwołana jest komisja, jest zaproszone tylko związki zawodowe i koordynator i cała komisja, wójt oczywiście i tak dalej. Proszę Państwa, no przymierzymy, przedstawi nam koordynator wytyczne, jakie otrzymał w tej sprawie, on jest zorientowany dokładnie w tych sprawach, jak możemy to potoczyć w naszej gminie i jak to wszystko rozwiązać. Także 5 będziemy na komisji co więcej niedzieli i dopiero możemy podejmować jakieś decyzje. Także tyle. Ja bym miał, co chodzi o tą komisję oświaty, proszę Państwa. No, na pewno nie będzie to łatwe, tak jak mi się wydaje, ale uważam, że no co zrobić. Zarządzenie jest i nie uciekniemy od tego. No, także ja bym miał tyle, co chodzi o tą komisję. Proszę Państwa, ja jeszcze mam takie bycie tylko pytania, krótkie, znaczy pytania może nie tego, bo była taka sprawa, kiedyś Przemek, kolega radny Przemek wspominał, że musimy kogoś zaprosić na sesję, czy to lutową, czy styczniową, w sprawie zapraszania do nas pracowników z Ukrainy i jak to ma się odbywać, co i jak to, bo te przepisy tam jakieś nowe wchodzą, ale nikt konkretnie nie wie, czy to szkolenie jakieś w roku zrobić, czy zaprosić kogoś, czy na sesję kogoś zaprosić z Urzędu Pracy. I uważam, Urzędu Pracy to za mało. Za mało, ale jeszcze może sanepidu, czy tam ktoś. Sanepid nie. Urząd Graniczny i Urząd Marszałki, i Urząd Wojewódzki. I Urząd Wojewódzki, także. Przyjadę. No, także, bo nie wiemy nic na ten temat. Nie wiemy. Następna sprawa. Nie tak w obsiu. Ale już też krzyczeli. I następna sprawa, wójcie, jest taka. No bo tak jak wiemy wszyscy, ale tak że no po prostu... Ja wiem, ale mniejszy. Ale taka sytuacja... Panowie, słuchajcie, jest taka rzecz. Jak sami wiemy, że robimy się trochę tak gorzej niż za Niemców było, jak pamiętam. Mój ojciec opowiadał, tego świniaka jeszcze jakoś zabił, chociaż tam kara śmierci groziła. A teraz no, każą nam zabić to fachowo, albo w ubojni, albo ktoś z uprawnieniami. Pytam się, czy mamy wyznaczoną, na, gdzie gmina może korzystać z tej ubojni, żeby zawiozła tego świniaka i skorzystała z tej usługi. Humanitarnie. Bo tak, żeby to było humanitarnie i w warunkach. Bo na Chojnie na przykład nie robią takiej usługi. Nie robią takiej usługi. Na Kronowie to nie wiem, czy jeszcze jest ta ubojnia, bo kiedyś była, ale nie wiem, przetworzyła się tam masarnie, bo masarnia nie może być ubojna i tak dalej. I to by było takie pytanie, na to, żeby odpowiedzieć. I jeszcze jedna rzecz. Czy wójcie, już wniosek jakiś o halę sportową do Brzozowa poszedł już, czy jest przygotowywany i czy mamy szansę jakoś pozyskać, schodzić tam jakąś tę procentową sumę tych pieniędzy na rozbudowę tej hali. Ja bym miał tyle. No bo była tutaj jeszcze sprzedaż tej działki. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o sprzedaż działki, idziemy w tym kierunku, że na pewno nie podpiszemy akt własności dopiero po nowym roku. My cały czas tam czekamy na pewne jeszcze tak, bo idą odwołania, nie? Tam cały czas jest postępowanie. To nie jest tak, że od razu, bo teraz każdy ma prawo jeszcze tam swoich tak zwanych
roszczeń, tu przejmuje apel do Brzozów, do sądu składa jakieś odwołania i jeszcze nie wiem, kiedy będzie podpisany akt, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie to się wyjaśni. Tutaj więcej by powiedział pan Wojtek. Natomiast patrząc z punktu widzenia, jeżeli wniosek przygotowujemy, oczywiście, bo w budżecie, w planach mamy budowę tej sali i tu wniosek będzie, jest już na etapie przygotowania, powielenia dokumentów do tak zwanego, proszę państwa, jakby złożenia wniosku do urzędu, do ukwitu, bo to się tak nazywa, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Tam jest jedyna możliwość pozyskania środków na dzień dzisiejszy i będziemy taki wniosek składać. Jak sprzedamy, to państwa poinformujemy, jak będzie podpisany akt, jak pieniądze nam wpłyną. Kiedy to będzie, nie umiem na dzień dzisiejszy odpowiedzi. To jest jedna rzecz. Druga jeszcze rzecz, o którą tutaj sprawa tych zaproszeń, tych pracowników, zatrudnienia pracowników z Ukrainy. No nie tylko z Ukrainy, bo tam przyjeżdżają jeszcze i z innych stron. Nie wiem, no to co już tutaj mi wyjął z ust kolega Jakub Ziętara, że prawdopodobnie to prawo ma się zmienić od półrocza. Trudno powiedzieć. Może ono się nie zmieni na tyle. Ja jestem za. Można zaprosić. Natomiast z tego co mi wiadomo, to jest problematyczne. No bo to jest problematyczne w ogóle to zatrudnianie. Mało tego, to proszę państwa najgorsze to jest to, że teraz ludzie, a zresztą no, co ja będę mówił, każdy robi tak jak mu odpowiada. No bo tutaj nie można ludzi uczyć. No przepisy wiadomo jakie są, wiadomo na, jak, w jaki sposób to się robi, ale proszę państwa każdy robi po swojemu. Ja nie będę się do tego naprawdę zaprosić, możemy. Niech nam wyjaśnią, natomiast każdy robi po swoją. Proszę państwa, to jest ubezpieczenie. Nie. No jak to? No, nie. No, no trzeba u tego człowieka ubezpieczyć. No, nie. To mylimy różne rzeczy, no. To jest zatrudnienie, pozwolenie no, na pracę. Na pracę, pozwolenie na pracę. Przyrzeczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Umowa o dzieło. To ja dałem umowę o dzieło, nie. Ale jeszcze dochodzi jedna rzecz, słuchajcie, bo Straż Graniczna jeździ już po terenie i słuchajmy się. Była taka rzecz. Kiedyś jak przyjeżdżali, to na takie zwykłe tam sobie bez zaproszenia. Na paszport. Jeździ, jak ktoś podstawa, na paszport. Ale musiał być, ta osoba musiała być zarejestrowana w urzędzie gminy. 5 lat temu gmina Jego była wytypowana do tego i siedzieli na posterunku i sobie jeździli. Ale słuchajcie państwo, kiedyś jak przyjeżdżał na paszport, musiał się zameldować w urzędzie gminy. Jak do mnie przyjechali, musiałem przyjechać z paszportem i zameldować. Miał karteczkę w środku paszportu, wracając go sprawdzali, gdzie był. A dzisiaj się pisze zaproszenie przez Urząd Pracy, przyjeżdża i żadnego meldunku. I on przekracza granicę, jedzie na Czechy, albo na Niemcy, albo gdzie indziej, mija nas. Przez to, że Straż Graniczna szuka tych ludzi. Ale nie jest obowiązkiem, znowu się ich, ja się pytałem, czy muszę ich zameldować? Nie muszą. Nikt nie muszą. Ale jak się nie stawi do pana w dniu przyrzeczenia pracy, pana obowiązkiem jest anulować. Ale co mi z tego, jak ja nie mam pracownika? Bo on sobie na tej kładzie, czy go złapią, jak go złapią, to więcej nie przyjedzie. Ale jak go złapią w Czechach, to pan odpowiada za finansowanie, za jego depot Czech. Bo pan nie zgłosił, że go nie ma. Ja zgłoszę. Ja wszystko załatwię formalnie. Ale co z tego, jak ja nie mam pracownika i to... Najlepiej teraz do Syryjczyka. Ja bym Ale wchodzą i żeby nie robić się błędu, żeby... Zróbmy tak, jeżeli jest taki wniosek, to zróbmy ten KRUS, bo z tym KRUS-em musimy też tutaj przed pani kierownicą się zobowiązała, że przyjedzie w nowym roku i może zróbmy takie jedno posiedzenie, bo będziemy na pewno mieli sesję gdzieś tam koło 20. czy po 20 i zróbmy takie spotkanie i zaprośmy. Ale to spotkanie to według mnie nie dla radnych, tylko zrobić dla ogółu. Dla wszystkich. Wysłać jak rada gminy, to my podlegamy pod Modlin, do Modlina wysłać do Straży Granicznej. No i mają i rzecznika, i osoby od tego ten. Często tutaj u nas są na terenie, nawet się nie wie, że są, a są.
i do urzędu pracy. Ale słuchaj, Przemku, wystarczy, że na sesji będą sołtysi. Ale to nic nie da, sołtysi nie wiedzą. Sołtys wie, bo nic nie jest. A jak sołtys nie wie, to wie, że ludzie zadzwonią. To na zainteresowanych to jest prawie co drugi w gminie. To na raz się nie zmieszczą, trzeba na parę razy. Ale przerwują. To zrobić na aury, zaprosić, dać informacje do sołtysów, żeby przez sołtysów powiedzieć. Trzeba się zimy, ludzie przyjdą, bo to ich interesuje. To ich interesuje, bo ludzie w każdej chałupie są Ukraińcy praktycznie. Gmina południe ma Ukraińców, a północ ma Ukraińców. A pojedziemy na Borówkę, gdzie będzie Borówka. Gdzie tam jest ile? Ile? Romek, no ile? Nie no, jest. Jak jest? 27 tysięcy. Swego 6 lat temu na Suchodole mi tu jedna osoba wydała 1000 oświadczeń. Dlatego mi się mamy bardzo dużo ludzi. Dobra. Mamy bardzo dużo ludzi. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Chciałem Państwa poinformować i mogę? Chciałem Państwa poinformować, że zmarł tata pana przewodniczącego. Pogrzeb jest w poniedziałek o godzinie 11, także wszystkich Państwa zapraszam. A tak na zakończenie to po prostu kończymy ten rok. Dziękuję za ten stary rok. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, jak najmniej kłopotów, jak najwięcej pieniędzy u państw karnych w budżecie, jak najmniej kłopotów rodzinnych i wszystkiego naj na 2017 rok. Dziękuję. Przykro mi, panie wójcie, bo pan tak ładnie zakończył, a ja chciałam jeszcze zadać jedno pytanie, jeśli było to tutaj, bo ja do pana chciałam zadać pytanie na temat szkoły w Giżycach, bo pani dyrektor wróciła jako normalny nauczyciel, prawda? No tak. Tutaj jest cały czas postępowanie, to nie jest tak, że... Ja wiem, no. Tylko chodzi o to, że są pytania, ponieważ no, jakieś tam... Trochę sytuacja wygląda teraz dziwnie. Na pewno. Proszę Państwa, ja nie chciałbym tutaj mówić przed czasem coś, ale proszę Państwa, dopiero to się wszystko rozegra, bo do 13 stycznia idzie całe postępowanie tak zwane dyscyplinarne i proszę Państwa, ja tu nic więcej nie mogę powiedzieć. To, co do mnie należało, zrobiłem, natomiast patrząc z punktu widzenia, jak to wyjdzie, to proszę Państwa, jeszcze trudno powiedzieć, bo może pani dyrektor będzie przywrócona z powrotem na dyrektora. Może i taka sytuacja zaistnieje. Wszystko może być oczywiście, no ale w każdym razie... Każdy ma prawo się bronić, każdy ma prawo... O to chodzi. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zamknę 26. posiedzenie sesji Rady Gminy Miłowie. Dziękuję Państwu serdecznie. Chciałbym kilka słów na nowy rok 2017. A więc życzę Waszym rodzinom zdrowia i radości, aby ten rok sprzyjał Waszym marzeniom. Plan, i felem był zawodowy i osobistej pobieżności. Niech ten rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawia wszelkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Dziękuję serdecznie. Życzę przyjemnego balu na Sylwestra. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Proszę Państwa, może tak ode mnie jest pokrzep tu taty przewodniczącego Rady. Ten proponuje...